Siemaneczko, z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości, a dzisiaj zapraszam na drugą część fanfika Świt. No to jedziemy. Weszli do pracowni. Drzwi zamknęły się za nim bezszelestnie. Mirek mówi do Pioruna. Stary, jak żeś tego gipsu walił do tych drzwi, to ja nic nie wiedziałem o tym. Słuchaj, powiedział Piorun. Jakbym ci powiedział, to i tak byś nie uwierzył, że jeżeli coś walnie w te drzwi, to gips sam w sobie rozproszy całą energię uderzenia. No, w sumie masz rację. Weszli. Drzwi kolejne przed nimi miały konsolę dotykową. Wystukał czterocyfrowy kod PIN i drzwi kolejne odsunęły się z cichym cmoknięciem uszczelek. Na co ci to diabelstwo? W razie ataku atomowego. A na co? A cholera wie. Lepiej mieć i nie używać, niż mieć i używać. Albo nie mieć i nie używać. Weszli do pracowni i coś tam zaczęli gadać. Po chwili Mirek poszedł zrobić sobie kawę, a Piorun zaczął grzebać przy jakiejś machinerii. Tamten wychylił się z kuchni i mówi: chcesz kawy? Ta, czarną, dwie łyżeczki cukru. A ile kawy? No, półtora łyżeczki. Mleko pijesz? Wal. No dobra, powiedział i schował się z powrotem do kuchni. Po chwili maszyneria już działała. Dobra, zaraz zobaczymy, jak ten pierdolnik będzie chodził. Ostatni moduł zamknął w szafie i uruchomił. Komputer sekwencyjny wystukał 48 jakichś cyfr i koordynaty w trójwymiarowej przestrzeni. Ence pęce, chuj ci w ręce, powiedział Piorun. I pierdolnął z pięści w enter. Teraz zobaczymy, co możemy z tym zrobić. Komputer zaczął wywalać kolejne cyfry, sekwencje, rysować jakieś linie w trójwymiarowej przestrzeni i nagle rozbłysł portal. O, czyli działa. Tamten wychylił się z kuchni i mówi: o kur, powiedział. Ta, Mirek, zobacz. Pamiętasz to ustrojstwo, co ten tydzień temu montowaliśmy z tych chińskich badziewi? No tak. To teraz wiesz, po co kolejna partia przyszła. Portal wyglądał jak Gwiezdne Wrota. Tylko trochę różnił się wizualnie. Ale zasada działania mniej więcej na podobnej zasadzie opiewała. Gdzie otworzyłeś te drzwi? No właśnie nie wiem. Wyślij drona. Mirek tam z kuchni coś tam jeszcze wrzeszczał, ale tamten go nie słyszał. Puścił drona przez portal i zdębiał. Mamy chyba problem, powiedział. Mirek wychylił się i mówi: co się dzieje? Zobacz na to. Czy to był jednorożec? A tam Pegazy? Kuce ziemskie? Ty, pamiętasz, jak oglądałeś kiedyś taki serial My Little Pony Francis Magic? On mówi: no tak. To co to jest to? Powiedział. Pokazał na jednorożca, który... O ja pieryt, powiedział Mirek. Czy to jest? Tak. Nie da się ukryć, zrób jej fotę. Przesłał mu na tablet. O kurde. Czy to jest? Tak. Zdjęcie jest wiarygodne. Twilight Sparkle? Mamy chyba problem. Gdzieś to otworzył te wrota? No właśnie, to jest problem. Popatrzył się jak na idiotę. Słowo jest tu dosyć niezbyt na tą okoliczność. Nagle jakiś Pegas wpierdzielił się do pracowni. What the f... powiedział Piorun. Ta otrzepała się i popatrzyła na nich. A gdzie ja jestem? Rainbow Dash? Powiedział Piorun. Mirek wytrzeszczył oczy i mówi: to ja pójdę, kurwa, zrobię jeszcze jedną kawę. Gdzie ja wpadłam? Laboratorium napędu odrzutowego i fizyki doświadczalnej. Może na tym zakończmy. Ja jestem Piorun Burza Elektryk, naczelny inżynier w tej miejscowości. Tamten, co uciekł robić kawę, to jest Mirek. Aha, i... No i otworzyliśmy portal do waszego świata i nie mamy wrogich zamiarów, przybywamy w pokoju. Nagle do pracowni przez portal wpadła jeszcze Pinkie Pie. O ja pier... powiedziała. Kosmici!
Nie, szkoda, że nie Marsjanie, powiedział Mirek z kuchni. Nagle wpadła jeszcze Rarity, Applejack i Twilight Sparkle i... Lyra? Powiedział na koniec. Lyra się popatrzyła i zemdlała. Twilight popatrzyła się na nich i... Czy wy macie wrogie zamiary wobec Equestrii? Nie, otworzyliśmy wejście do waszego świata i mamy przyjacielskie zamiary. No, ten tego... Mirek wyszedł z kubkiem kawy i mówi: o ja pierdolę, więcej was matka nie miała? To ja pójdę zrobić więcej. Co pijecie? Wszystkie Maysix powiedziały: herbata. Dobra, idę robić. Twilight, Pinky, Applejack, Rarity, Rainbow rozsiadły się w fotelach, w salonie, w serwerowni i zaczęła się pogawędka. To mówisz, że otworzyliście portal do naszego świata przy zużyciu waszej technologii? Tak, przez przypadek. My jesteśmy przyjacielsko nastawieni, nie mamy wobec was wrogich zamiarów i wszystko powinno być dobrze, jeżeli chodzi o stosunki dyplomatyczne. Twilight coś machnęła kopytem, Rarity wzięła od niej zwój, który ta napisała w biegu i zaniosła przez portal do Celestii? O ja pierdolę, powiedział Mirek. Ty, żebyśmy jeszcze nie mieli tu monarchini najazdu. Tam Piorun sobie popatrzył na niego i powiedział: wiesz co, najgorzej co to może być, to gwardia Kanterlotu tu wpadnie razem z... O kur... powiedział. Co tam jej nacykałaś? Poinformować ma księżniczkę Celestię, że spotkaliśmy się z inną cywilizacją techniczną, która ma wobec nas miłe zamiary i tak dalej. Piorun się popatrzył i mówi: czyli nic szczególnego. Raczej źle nie będzie. Mirek zrobił jakąś dziwną minę i kiwnął, że poszedł z nim do kuchni. Stary, coś to odpierdolił. Mamy tutaj teraz powierniczki elementów harmonii. Brakuje jeszcze smoka, żeby było dla jaj. Nagle coś chlapnęło przez portal, wyszedł do następnego pomieszczenia i zdębiał. Mówiłeś coś o smoku? Właśnie biegnie tu pierdolona gadzina. Spike? Mirek wytrzeszczył oczy. Gdzie jest Twilight? Szukam Twilight i dziewczyn. O, jesteście. I za nim wpadła Fluttershy. Wow, ale tu zajebiście, powiedziała. Tak, chodź, tam są wasze koleżanki. Wszyscy weszli do jednej pracowni i... O kurwa. Mirek wytrzeszczył oczy. Coś ty narobił, człowieku, ściągnąłeś całe Maysix, Spike'a i... No właśnie, jeszcze brakuje Celestii, Luny... I wychylił się i zdębiał. Czy to może kiedyś się skończyć? Niestety chyba nie. Wychylił się za nim Mirek. Właśnie ściągnąłeś do naszego laboratorium wielką i potężną Trixie. Ja pierdolę, powiedział. Trixie tutaj, do tego pomieszczenia. Ta pokiwała głową i wbiegła truchtem. Te, jak ją zobaczyły, już chciały: spokój, kurwa, jesteście na neutralnej ziemi, obowiązuje tu zakaz jakiejkolwiek magii. Wszystkie sześć siadło na dupach jak... No, baczność. Trixie nie ma wrogich zamiarów, a poza tym jesteście na... obiekcie zdemilitaryzowanym, którym obowiązuje zakaz jakiejkolwiek przemocy wobec innych. Wszystkie sześć pokiwało głowami. Trixie jest tu na razie jako gość, ale może z niej się da zrobić ambasadora pomiędzy naszymi światami. Ta zdębiała i się popatrzyła. A co ja bym miała robić? Właśnie robiłabyś Trixie załącznika pomiędzy naszym światem a waszym. W sumie czemu nie? Twilight, mieliście podobno w Equestrii Trixie po uszy. To może zostaw ją tutaj i ona będzie miała co robić przynajmniej. Ta się niechętnie trochę popatrzyła, ale błysk wokół Pioruna dał jej do zrozumienia, że nie kłamie. Dobra, zostawię ci ją jako ambasadorkę. Dobra, Maysix, zwiewajcie do siebie, jak Celestia zobaczy, że was nie ma, to zrobi rozpierduchę w całej Equestrii.
Wszystkie 6 klaczy przeszły przez portal, przekręcił przełączniki na szafie rozruchowej i portal zgasł. Jedynym jednorożcem, który został, był Trixie. O, wielka i potężna Trixie, kłaniam się ku tobie. O, znaczy, że słyszałeś o wielkiej i potężnej Trixie. Tak, słyszeliśmy, że miałaś kupę porażek, potknięć i tak dalej. Tutaj nie ma z co się wywyższać, bo tu każdy jest równy. W tym obiekcie. Umiesz lewitować magią? Kiwnęła głową. To łap. Złapała tablet magią. To jest twój komputer i nauczysz się jego obsługi. Jak? Obejrzyj sobie ten poradnik. Poradnik dla opornych jednorostów, jak nauczyć się obsługi komputera, typu tablet. Trixie zaczęła oglądać, a Mirek z piorunem poszli gdzieś na zaplecze. Stary, żeś odpierdolił taką manianę, że normalnie w gębę cię powinienem jebnąć. Posłuchaj, zyskaliśmy ambasadora. Będzie dobrze. Już się bardziej bałem, że ściągniesz nam tu jakąś armię, kurde, kuców zombie albo innych mutantów, ale ty ściągnęłeś nie to, że Matrix, Spike'a, to jeszcze... o kurwa. Złapał się za głowę. Ty, Mirek, a gdzie ta zielona pokracz? Wpadli do serwerowni obaj, a ten napierdala na Xboxie 360. Te, chłopaki, zajebiste te gry macie. Spike, wypierdalaj do siebie. Twilight będziecie szukać. Ten zrobił smutną minę. Spokojnie, stary, możesz tu wpadać codziennie. Anielił się. O, będę grał w grę. A Mirek powiedział, jaką? A jaką? A piorun dodał, Tomb Raider. A co to jest? Powiedział Spike. Kiedyś się dowiesz, jak dorośniesz. Otworzyli portal i Spike wbiegł do Equestria z powrotem. Ty, dlaczego zahaczyłeś lokalizację portalu w Ponyville? W sumie niech lepiej tak będzie. W sumie machnął ręką Mirek i poszedł po tą kawę. No kurwa. Dobrze, że przypomnieliśmy sobie, że mamy tu Spike'a. Pomyśl sobie, co by nam Twilight zrobił, jakby się dowiedziała, że on tu napierdala w gry komputerowe. No, byłoby nieciekawie. O, pizza przyjechała. Trixie wyjrzała zza pokoju. Co to jest? A nie macie pizzy u siebie w Ponyville? Mamy, ale myślałam, że u was to jest w ogóle co innego. Chodź, spróbujesz naszej. Ale ja się tu uczę. To jak się nauczysz, to spróbujesz. No dobra, powiedziała. Pizza z pepperoni, a druga była... Hawajska? Kto zamawiał hawajską? Ja! Krzyknęła Trixie z następnego pomieszczenia. To ona już umie pizzę zamawiać? Mirek, wiesz, że one umieją wiele rzeczy, jak się je trochę... A, to w ten deseń. No dobra, no to zjedli pizzę i potem pod wieczór włączyli film Armageddon. Trixie nie mogła się nadziwić, że jak to ludzka cywilizacja lata w kosmos i rozwala jakieś skały w kosmosie latające. Po filmie Trixie miała dwa pytania odnośnie, na jakiej zasadzie działają wahadłowce kosmiczne i na jakiej zasadzie odrywają się od Ziemi. No to po długiej, no, półtorej godziny wypowiedzi pioruna poszła spać. Ten jeszcze poszedł do pracowni, zaczął coś montować przy jakimś urządzeniu i skończył, mówi do Mirka: dobra, to mamy to skończone. Ta, teraz będzie portal działał jeszcze lepiej. Sztuczna inteligencja wspomoże działanie i jakiekolwiek błędy będzie korygowała na bieżąco. No, tylko wiesz co, piorun? Co, Mirku? Nie ściągaj na drugi raz całej Macy's. Obejrzeli się. Za nimi stała księżniczka Celestia. To mamy chyba problem. To ja spierdzielę zrobić kawę. Zwiał do kuchni. Ach, Mirek, ty tchórzu, powiedział piorun w myślach. Ma pani, służę tobie swą pomocą, powiedział piorun i ukłonił się szarmańsko. Dostałam właśnie list od Rarity, że Twilight nawiązała kontakt z istotami inteligentnymi z twojego świata. Tak, ja nawiązałem kontaktu. Celestia uniosła brew, ale piorun wskazał jej miejsce, żeby usiadła.
A więc, wielka i potężna księżniczko Celestii, otworzyliśmy portal do waszego świata, nie jesteśmy agresywną rasą, chcemy nawiązać kontakty dyplomatyczno-handelsko-technologiczno-wymienne. Celestia wytrzeszczyła oczy. No takiej wymowy to ona jeszcze nie słyszała. Czy jest pan szlachcicem? Mój tam jakiś przodek był, a co? Muszę powiedzieć, że ma pan nienaganną wymowę i kulturę. Rozpatrzę siostrą waszą. Nagle zamilkła i powiedziała: co robi tu Trixie? Została właśnie ambasadorem pomiędzy naszymi światami. Szkoli się. Czemu ja nic o tym nie wiem? Bo Twilight miała dopiero ci dać znać o pani. Aha. Pogadam z siostrą na temat tego, co uzgodniliśmy i poinformuję was, jaką decyzję podjęliśmy. Na razie nie będziemy prowadzić żadnych kontaktów, dopiero dopóki nie porozumiem się z siostrą na ten temat. Pani, może zechcesz wziąć do Canterlot naszą broszurkę informacyjną? Wzięła broszurkę, książkę jak działa Linux, książka komputery od A do Z, budowa i działanie, jeszcze parę gratów i przeszła przez portal. I co ty na to? Stary, to się zaczyna powoli wymykać spod kontroli. Może ci się tak wydawać na początku, ale mam nadzieję, że robimy wszystko dobrze. O, przyszło powiadomienie. Co się stało? Nowe komputery z AliExpress właśnie do nas płyną. O, bardzo chętnie. Zobaczę, jak ten chiński złom działa. Będą potrzebne przy dalszych badaniach. Ta, a co z nią? Trixie niech tu siedzi, będzie się uczyć. Przynajmniej będziemy mieli kogoś tam na miejscu do sprawowania raportów i innych rzeczy. Dobra. No to na dziś to już koniec i idziemy spać. Wyłączę jeszcze wszystkie urządzenia. Powyłączał wszystko i poszli spać. To była część druga fanfika Świt. Zapraszam na kolejne, będą jakoś, jak będę miał wolny czas. Miłego słuchania.